Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stanek z Ligi. Po godzinach jesteśmy po meczu Oksji o Świecie. Świeckie Orły wygrane przez drużynę Świeckich Orłów. Naszymi gośćmi są kierownik drużyny Robert Góra, Jakub Kafela i Maciej Grodzki. Na początku panowie, nie o tym meczu, ale o tym, co was spotkało. Zachowanie drużyny Unicat Water możemy uznać za skandaliczne. Jako drużyna zgodziliście się, że nie chcecie walk overu, że chcecie grać, no ale po prostu drużyna wyjechała z hali przed meczem z wami. Ja tego zachowania nie mogę inaczej nazwać jak totalne frajerstwo. Totalne. Człowiek wychyla pomocną dłoń, chce grać mecz, godzi się nie przyjmować trzech punktów przy zielonym stoliku, a oni jak takie tchórze opuszczają halę po swoim pierwszym, żeby chociaż podeszli do nas, powiedzieli, panowie, jaka jest przyczyna, to nie. Ja dosłownie dowiedziałem się od organizatorów, że zespół Unikatu opuszcza halę i nie, nasz mecz nie dojdzie do skutku. Dla mnie, powtarzam, frajerstwo. Jakub, jak ty doceniasz? Moim zdaniem to nie są dla mnie piłkarze, a kopacze. Mogli poinformować nas szybciej, że nie dojdzie do naszego spotkania. My jako drużyna chcieliśmy udowodnić na boisku, że potrafimy grać w piłkę i chcieliśmy udowodnić po prostu w tym meczu, że też możemy wygrać. No po prostu złe zachowanie z drużyny z Osieka. Maciej, drużyna, która ma aspiracje futsalowe, która gra w pierwszej lidze futsalu na szczeblu ogólnopolskim, z takimi drużynami jak m.in. FC Toruń czy drużyna Unisław Team, no takie zachowanie po prostu nie przystoi, tak również sponsorowi, tak, który firmuje swoją nazwą tą drużynę. Znaczy, no takie zachowanie tylko może świadczyć o tym, że ich występy tutaj na tych, powiedzmy, lepszych boiskach, tak, z teoretycznie lepszymi drużynami, no jest czysto przypadkowe, tak, tutaj, że tylko z racji tych pieniążków, które łoży sponsor, występują. Jeszcze wracając do samego tutaj może uniknięcia, tak, rywalizacji z zespołem Świeckich Orłów przez Unikat. Śmiem twierdzić, że gdyby ich pierwsze spotkanie z zespołem Unisław Friends zakończyło się ich zwycięstwem, ten mecz by rozegrali. Stwierdzili po prostu, no przegraliśmy tutaj, trzy punkty nie są dla nas. Przestraszyli się po prostu rywala. Zespół Świeckich Orłów gra bardzo dobrą piłkę. To przepraszam, gramy w pierwszej lidze futsalu, no to gramy w każdym meczu, a nie. No, przegramy jeden mecz, to jak dzieci pakujemy zabawki i jedziemy do domu. Widocznie, no, brak tutaj, nie wiem, jakiejś osoby, która zarządza, kogoś, kto by, że tak powiem, złapał każdego tutaj, nie wiem, już nie chcę tutaj niecenzuralnych słów używać, bo to nie o to chodzi, ale nie ma kogoś takiego, który miałby tak zwane cojones, tak? Kogoś takiego, no, prawdziwego kierownika, tak? Jak na przykład tutaj jest w zespole Świeckich Orłów, tutaj mówię o Robercie. To jest pierwszy taki przypadek w ogóle w Stalex Lidze, że drużyna zostaje za trzy walk overy zdyskwalifikowana. Jak wy oceniacie jako drużyny, tak, które też się z tym spotykają, co można zrobić w następnym sezonie, żeby tego uniknąć? W jaki sposób? Moim zdaniem po pierwsze to zarząd ligi musi zmienić jeden punkt w regulaminie, że nie po trzech walk overach, ale po dwóch. Po dwóch, automatycznie. Mam nadzieję, że takie miejsca już nie będą w przyszłym sezonie, w następnych sezonach, jak ucieczka, no jak to inaczej nazwać, drużyny Unikatu. Mam nadzieję, że nigdy w życiu nie doczekamy się takiej sytuacji, bo żenada, totalna żenada. Czy ja jeszcze tutaj może jedno zdanie powiem. Ten walkover powinien być już prędzej, tak? Tylko i wyłącznie dobra wola Roberta, że oni ten mecz jeszcze chcieli zagrać, tak? Bo tutaj te trzy punkty mogły być spokojnie już dopisane, ale chcieli tutaj udowodnić na boisku, tak? Że są drużyną lepszą. No i tak jednak się stało. No ale dobrze. Skończmy już z tymi nieprzyjemnymi tematami, bo jednak piłka nożna na hali futsal to potrafi być fajna, dobra zabawa. Jakub, macie młody zespół, ale pokazaliście już niejednokrotnie w tym sezonie, że macie charakter, że macie wolę walki. Tak, zdecydowanie. Tutaj z chłopakami z Oksiru przegraliśmy w rundzie barażowej, eliminacyjnej 5-3. Dzisiaj dla nas to jest cenne zwycięstwo, bardzo chcieliśmy dzisiaj ten mecz wygrać, w szczególności, że to są nasi koledzy, no ale nie zdzierżymy porażki, tak jak udowodniliśmy w dwóch pierwszych meczach. Potrafiliśmy wygrywać z Chełmżą nawet 2-0. No niestety się nie udało, ale staramy się pokazać nasz charakter. Robert, masz w drużynie właśnie młodych zawodników.
Zawsze również waszym atutem jest to, że jesteście, no, jak nie w komplecie, to prawie w komplecie na tych spotkaniach. Macie zawodników do zmiany, no i są to zawodnicy, którzy prezentują stały, równy poziom. Może zacznę najpierw od tego, że nasz zespół powstał już w 2007 roku. Wywodzimy się ogólnie z klubu sportowego w Da Świecie, rocznik 97-98. I większość kolegów od kwietnia 2007, kiedy był nabór do drużyny, cały czas jest z nami. Niektórzy podchodzili w późniejszym okresie, ale ogólnie tworzymy naprawdę bardzo ciekawy i fajny kolektyw. Wspieramy się nie tylko na meczach, ale również i w życiu prywatnym. Za co tu tych chłopakom odejmę, mają naprawdę wielkie, wielkie brawa. Tak. My żeśmy już wykorzystali od razu przy zgłoszeniu, że 14 zawodników, nie mamy absolutnie żadnego innego, który nie wywodzi się z naszego teamu, czyli ze Świeckich Orłów w D97-98. I też tak będziemy zawsze grali. Absolutnie nie będzie takiego czegoś, że gdzieś sobie dobierzemy kogoś z zewnątrz, kogoś innego. W tej drużynie, w Świeckich Orłach, będą grać tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy wywodzą się z drużyny, powtarzam, w D97-98. Maciek, zawodnicy, którzy grają ze sobą już dobrych kilka lat, można powiedzieć, że również rozumieją się na boisku, nie tylko na trawiastym, ale również na hali. Bez słów, ponieważ jeżeli grają już tyle lat razem, każdy wie, na co stać kolegę. Patrząc na to tak całkowicie z boku, zauważyłem, że nawet tutaj są zmiany typowo do zawodnika, który idzie do ataku, tak, zawodnik, który broni. Te czwórki z reguły grają ze sobą przy jakimś tutaj rzucie wolnym, przy bramce. Jest z reguły kto Kuba, który wykonuje ten rzut wolny, jest lub strzał, lub też rozegranie. I to wszystko jest naprawdę poukładane, no, bardzo dobrze, tak. Ja mam nadzieję, że ci chłopacy za 3 lata będą też tutaj stanowić o sile tutaj świeckiej piłki. Mówię tutaj o klubie w Da Świecie, także no, potencjał jest naprawdę duży w tej drużynie. Jakub, jak tobie się współpracuje z kolegami na boisku? No i jak mógłbyś porównać waszą grę do tego, co możemy tutaj obserwować w wykonaniu tej drużyn Stalex Ekstraligi? Jak podpatrujecie te lepsze drużyny, czego wam tak naprawdę brakuje? W naszej drużynie na pewno brakuje doświadczenia jako młodych zawodników. Patrząc na kolegów z Ekstraligi, można zauważyć, że niestety nasza drużyna jakoś nie ma wybitnych warunków fizycznych. Są to młodzi zawodnicy i niedobrze aż zbudowani. W naszej drużynie każdy dogaduje się bardzo dobrze. Nie mamy jakichś większych problemów na boisku. Potrafimy sobie dograć nawet bez czegoś powiedzenia. Po prostu gramy to, co umiemy. Gra na trawie jednak, no, znacząco różni się od tej na hali. Tutaj jest zdecydowanie szybciej. Tam można przegrać tą piłkę przez obronę, przez defensywę. Chwilę pomyśleć, jak skonstruować kolejną akcję. Tutaj na to nie macie czasu. No, na hali jest zdecydowanie szybsza gra. Można pobawić się z piłką. No, na boisku trawiastym niestety jest 11 zawodników i jest może trochę większy przestrzeni, ale ta piłka jest o wiele wolniejsza i niestety gra chyba na hali bardziej cieszy. Robert, gracie tutaj na hali, ale czy macie też okazję trenować na hali? Tak, oczywiście trenujemy w hali w Grucznie. Tutaj wielkie ukłony dla dyrektora szkoły, pana Arka Kujawskiego, który bezpłatnie nam udostępnił salę gimnastyczną. Spotykamy się. Nie są to takie specjalistyczne, bym powiedział, treningi, bo ja nie jestem żadnym wyłącznie trenerem, ale mam kilku chłopaków, którzy trenują zespoły młodzieżowe w Dy i gdzieś tam od nich dostaję jakiś zestaw ćwiczeń, który wprowadzamy przykładowo, czy rzuty wolne, czy rzuty rożne. To są elementy, nad którymi pracujemy. Maciej, obserwując tą drużynę z boku, jak myślisz, czy w przeciągu 2-3 lat drużyna Świeckich Orłów ma szansę dołączyć do tej czołówki Stalex Ligi, grając tutaj, będąc dobrze zgraną drużyną? Z pewnością tak. Jedyne tutaj, czego brakuje, tak jak Kuba powiedział, tego doświadczenia. To jest bardzo ważne.
takie boiskowe cwaniactwo już na pewno jest, jest to widoczne. Mówię tutaj w sensie oczywiście pozytywnym. Może tutaj też, mówię, zabraknąć takiego doświadczenia, tego gdzieś zastawienia się, gdzieś udania faulu, no różnych takich kwestii, które mogą przeważyć o jakimkolwiek zwycięstwie, ale oczywiście tego im życzę, bo przecież taki chyba jest tutaj ten cel tego zespołu. Tak. Celem w tym sezonie naszym jest nabieranie jak największego doświadczenia, jak najwięcej ilości spędzonych minut na parkecie, bo my jako drużyna Świeckich Chorów wywodzimy się z boisk trawiastych. Dla nas jest to pierwszy taki turniej, pierwsza taka właściwie liga, gdzie mamy możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Dlatego w tym sezonie jako Beniaminek jesteśmy nastawieni właśnie na zbieranie doświadczenia i jak największą ilość gry, a sukcesy myślę, że przyjdą w kolejnych latach. Panowie, mamy nowy rok, spotykamy się tutaj po raz pierwszy po nowym roku. Czego można wam życzyć w tym 2015 roku? Jakub. Dużo zdrowia, jak najmniej kontuzji halowych dla wszystkich zawodników Stalex Ligi. Ukończenia szkoły, dużo szczęścia i drugiej połówki przede wszystkim. Robert? Ja sobie tylko życzę jednej takiej podstawowej sprawy, to jest utrzymania atmosfery i bardzo dobrego klimatu w moim zespole, a całemu zarządowi ligi chciałbym życzyć podtrzymania tak fantastycznego klimatu, który tworzą przy tej stale lidze i jak najmniej takich frajerów jak Unikat Osiek. Okej, dziękujemy Państwu. Ja jeszcze powiem tutaj, kończąc może ten program, warto też powiedzieć, że wszystkie drużyny, które dostały się do tej strefy barażowej, mają możliwość dopisania dwóch zawodników, nie patrząc na to, czy prędzej była ta lista dodatkowa wykorzystana, czy prędzej było to miejsce zużyte. Także teraz każdy zespół dostaje dodatkowy jakby prezent na ten nowy 2015 rok i dwóch nowych zawodników, każda drużyna, która w tych barażach będzie uczestniczyć, ma możliwość dopisania. Tak, na koniec chciałbym bardzo mocno serdecznie podziękować moim tutaj partnerom, czyli Januszowi Świerczyńskiemu, który bardzo mocno mi pomaga, Arkowi Koniecznemu. Chciałbym też również podziękować rzeszy fanów, którzy wspierają nas na meczach, a przede wszystkim wielkie podziękowania dla rodziców Świeckich Orów, którzy są na każdym meczach, wspierają nas, pomagają nie tylko finansowo, ale też duchowo. Wielkie dzięki. FC Liverpool. Dzisiaj mamy tutaj dwóch panów z Liverpoolu. Dobrze, Robert Góra, Jakub Kapela, Maciej Gierocki. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.